W dzisiejszym materiale podsumujemy, co się dzieje na świecie w poszczególnych krajach i ich bankach centralnych w kwestii wdrażania CBDC, czyli cyfrowych walut tychże banków centralnych. A ponieważ o ile byśmy bardzo tego nie chcieli, niestety prace nad tymi projektami postępują w wielu państwach oraz organizacjach międzynarodowych, więc dziś przyjrzymy się, na jakim są etapie. Najpierw jednak wrzucam bardzo szybkie intro sponsora kanału, czyli brokera Tickmill, po którym przechodzimy prosto do tematu. Okej, pewnie wielu z Was wie, na czym mogą polegać potencjalne zagrożenia płynące z wprowadzenia CBDC, ale na szybko przypomnimy sobie, o co tutaj w ogóle chodzi, czym są CBDC i właśnie z czym może być w przyszłości problem. Więc cóż, mają działać jak wszystkie inne znane nam kryptowaluty, jak Bitcoin czy Ethereum, z tą różnicą, że i tutaj ujmę to w dużym uproszczeniu i ogólnieniu, zamiast nodów walidatorów, czyli tak naprawdę całej rzeszy niezależnych użytkowników, którzy tworzą i utrzymują sieć i się nawzajem sprawdzają, kontrolują, czy wszystkie transakcje są przeprowadzane rzetelnie, w przypadku CBDC będzie występował jeden centralny, nazwijmy to, serwer, przez który będą przechodzić wszystkie informacje na temat naszych transakcji, czyli co od kogo i za ile kupujemy, informacje na temat naszego elektronicznego portfela, czyli stan rachunku i tak dalej. No i oprócz samych informacji za tym idzie możliwość manipulowania danymi, blokada środków, kasowania salda i tak dalej, czyli tak naprawdę pieniądze stracą swoją wartość, ponieważ nie będziemy ich właścicielami. Okej, to tyle w kwestii tego krótkiego wyjaśnienia. Przechodząc już do meritum, na wstępie trzeba zaznaczyć, że ze 195 krajów na świecie aż 130 z nich planuje wprowadzać swoją walutę cyfrową. Mimo że nie brzmi to zbyt optymistycznie, to zapewniam, powiemy sobie o jednym kraju, z którego sytuacji możemy wysnuć pozytywne wnioski. A państwa, o których sobie powiemy, to no, oczywiście USA, Brazylia, Nigeria i Rosja. Można powiedzieć, kraj protoplasty dla CBDC. A poza tymi krajami powiemy sobie o projekcie Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz o Banku Światowym. No dobrze, zacznijmy od Rosji, w której prezydent 24 lipca podpisał ustawę umożliwiającą wprowadzenie w życie cyfrowego rubla. Oczywiście ma on być obsługiwany przez Centralny Bank Rosji, nie tylko w kwestii obsługi transakcji, ale również ma prowadzić on rachunki wszystkim obywatelom. Co ciekawe, pracowali oni nad tym pomysłem już od 2020 roku, a pilotaż rozpoczęto 15 lutego, czyli na moment przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie. A Rosja, jak dobrze wiemy, no nie po raz pierwszy podejmuje próbę centralizacji systemu finansowego. Za czasów Związku Radzieckiego, a dokładnie od 1921-1991 roku, istniał Gosbank, który był od 1922 jedynym bankiem działającym w ZSRR, czyli pełnił funkcję jednocześnie banku centralnego, jak i komercyjnego, ponieważ każdy obywatel miał tam swoje konto osobiste. Co oczywiście wiązało się z tym, że rząd miał pełną kontrolę i wiedzę na temat tego, kto komu i ile pieniędzy przekazuje, jakich dokonuje zakupów i tak dalej. To samo w kwestii firm. Czyli byli, jak to w przypadku dzisiaj CBDC, można ująć tym jedynym serwerem czy centralą, przez którą przechodziły wszystkie informacje. Jak to się skończyło, to myślę, że już każdy wie z lekcji historii, nie wymaga to dalszego tłumaczenia. Jednym słowem, Rosja wraca do korzeni. Następnie przechodzimy do Brazylii, w której CBDC jest również testowane, a gdzie, jak to można się domyślać, wyszły na jaw tak zwane, w cudzysłowie, tylnie drzwi w kodzie cyfrowej waluty, pozwalające na manipulację rachunkami obywateli, czyli jak wspomniałem, zamrażanie kont i tym podobne. Odkrył to deweloper, założyciel firmy Web3, Ayora Labs, weryfikujący to, co zostało opublikowane przez komórkę administracyjną prowadzącą ten projekt na GitHubie. I tu ponoć w komunikacji z pracownikami rządowymi potwierdzili te odkrycie, ale to możemy przeczytać jedynie w artykule, jest to informacja od samego dewelopera, natomiast no jeszcze przez rząd nie zostało to oficjalnie upublicznione, potwierdzone. A przechodzimy teraz do Unii Europejskiej, a raczej do EBC, czyli Europejskiego Banku Centralnego. Tutaj sytuacja jest jeszcze w powijakach. Na razie tutaj w cudzysłowie badają całą sytuację. Na stronie EBC możemy przeczytać, że od października 2021 roku prowadzą testy, które mają się zakończyć w październiku tego roku. Sprawdzają, jaki wpływ cyfrowe euro miałoby na rynki, jak miałoby być dystrybuowane i zaprojektowane i że właśnie po tych dwóch latach zdecydują, czy zacząć projektowanie takiej właśnie cyfrowej waluty. Więc no póki co mamy jeszcze niecałe 3 miesiące.
więc jeszcze możemy być spokojni. Natomiast ciekawie opisują, czym miałoby być ich CBDC. Oczywiście celem jest dokonywanie bezpiecznych transakcji, jakby teraz nie były bezpieczne, ok? I że różniłaby się ta waluta od tradycyjnych i tu, ciekawe, prywatnych pieniędzy. Myślę, że tutaj nie trzeba nic więcej dodawać, co autor miał na myśli. Idąc dalej, w Wielkiej Brytanii sytuacja ma się podobnie. Tutaj krótko tylko, ponieważ Jeremy Hunt, kanclerz skarbu, tak zwany, ogłosił, że Bank Anglii prowadzi konsultacje na temat wprowadzenia swojego cyfrowego funta, natomiast nadal nie mamy żadnych szczegółów w tej sprawie. Teraz może przejdźmy do USA, gdzie sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana i jednocześnie ciekawa. Z jednej strony mamy Bank Rezerw Federalnych z San Francisco, który poszukiwał pracownika na stanowisko Senior Crypto Architect, co myślę nie trzeba tłumaczyć, przy czym oczywiście opis zadań w ogłoszeniu brzmiał, że poszukują pracownika, który miałby dokonywać badań oraz prac deweloperskich związanych z CBDC. Z drugiej strony w kongresie nie brakuje głosów, aby zakazać pod karą więzienia jakiekolwiek próby dokonywania prac badawczych i rozwojowych w celu utworzenia cyfrowego dolara, ponieważ stanie się on narzędziem kontroli oraz przymusu. No co warto zaznaczyć, to fakt, że dziwne są te właśnie działania rezerwy San Francisco, ponieważ rezerwa federalna, system rezerwy federalnej nie może prowadzić działalności na rzecz klientów indywidualnych, a jedynie współpracować z bankami komercyjnymi oraz instytucjami rządowymi. Jest ograniczony prawnie w tym zakresie, więc tutaj obecnie nie ma opcji, aby obywatel USA mógł mieć konto osobiste w Fedzie. Ale tu moglibyśmy pokusić się z kolei o spekulację, że nie będzie takiej potrzeby i że na przykład JP Morgan będzie Fedem w przebraniu, nazwijmy to. Gdyż struktura właśnie właścicielska lokalnych Fedów, które tworzą system rezerwy federalnej, składa się między innymi z banków komercyjnych, które to banki mają udziały w poszczególnych lokalnych Fedach. I jeśli posiadają odpowiednią ilość akcji danego lokalnego Fedu, między innymi przejmując mniejsze banki, if you know what I mean, wtedy mogą głosować i wybierać 6 z 9 dyrektorów danego lokalnego Fedu. A oczywiście im więcej akcji posiada dany bank, czytaj tutaj na przykład JP Morgan, tym więcej posiada głosów. Idąc dalej tym tropem, no wiecie co mam na myśli. To już myślę, że każdy może dokonać własnego researchu i dopowiedzieć swoją wersję właśnie samemu, jak to mogłoby wyglądać. Ale okej, już zostawmy Stany Zjednoczone i porozmawiajmy o projekcie Icebreaker Banku Światowego, który ma być mostem łączącym wszystkie lokalne CBDC z różnych krajów. Aby wytłumaczyć jego ideę oraz poniekąd użyteczność tego projektu, najpierw porozmawiajmy o tym, jaki problem rozwiązuje. I aby to przedstawić jak najlepiej, zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia, jak przesyłane są obecnie pieniądze między bankami. Dobrze, więc umówmy sobie, jak wygląda w ogóle proces przesyłania pieniędzy. Jeśli działamy wewnątrz danego systemu, danego kraju, i na przykład przesyłamy pieniądze wewnątrz, no po prostu w Polsce, pomiędzy naszymi rachunkami, wygląda to w bardzo prosty sposób. Czyli powiedzmy, że mamy swój bank A, chcemy wysłać 100 zł do naszego kuzyna, który ma rachunek w banku B. Prawda? No to zwyczajnie dokonujemy przelewu i wtedy te banki, które działają w ramach jednego systemu, po prostu odpisują i dopisują sobie do rachunków odpowiednie kwoty, prawda? Czyli tak, tu jest sprawa prosta. Ta transakcja jest szybka i tania, ponieważ te dwa banki działają w ramach jednego systemu. Natomiast problem polega na tym, problem pojawia się w momencie, gdy chcemy przesłać te środki na przykład gdzieś daleko za granicę, powiedzmy, nie wiem, do kogoś bliskiego, bądź nie wiem, po prostu do kogoś znajomego, czy jakiejś firmy na przykład z zagranicy, powiedzmy, nie wiem, z Chin, czy naprawdę jakiegoś dalekiego, odległego kraju. Wtedy pojawia się problem, ponieważ nie ma fizycznej możliwości dokonania takiej transakcji. I to akurat wolny rynek wpadł na takie rozwiązanie, iż po prostu taka transakcja będzie dokonana z użyciem pośredników. I teraz sprawa wygląda następująco. Na przykład gdy my zlecamy przelew do, nie wiem, rachunek naszego jakiegoś tam kuzyna, kolegi, który ma, powiedzmy, nie wiem, tam w Chinach, czy jakiejś firmy, która ma w Chinach rachunek w banku C, no taka transakcja nie może zostać wykonana, ponieważ, no właśnie tak jak wspomniałem, te dwa banki nie działają w ramach jednego systemu. Natomiast rynek znalazł takie rozwiązanie, iż bank B szuka pośredników, u których po prostu ma otwarty rachunek. I na przykład sprawa wygląda tak, że nie wiem, bank B ma na przykład rachunek otwarty w banku, powiedzmy, gdzieś w Turcji. Czyli mamy na przykład taki
bank B w Turcji i mówi: słuchajcie, nasz klient wysyła, powiedzmy, te 100 zł, 100 euro do Chin i tutaj musi to przejść przez was, ponieważ my mamy u was rachunek, a wy prześlecie to dalej, u kogo wy macie rachunek, kto jest po prostu po drodze, kto ma powiązania z bankiem C. I to wygląda sytuacja następująco, że wtedy te środki są wysyłane i przez to, że te dwa banki mają u siebie rachunki, mogą między sobą przesyłać pieniądze. I jak się domyślacie, sprawa wygląda tak samo, jeśli chodzi o kontynuowanie tej drogi. Czyli w takim razie ten bank z Turcji szuka kolejnego banku, u którego ma rachunek, do którego może przesłać dalej te środki. I powiedzmy, to jest, nie wiem, jakiś bank, nie wiem, w Dubaju na przykład, tak? Mamy bank B z Dubaju. I ci znów wysyłają im te 100 euro. I taka transakcja może zostać zrealizowana, ponieważ mają u siebie rachunek, nie działają w jednym systemie, natomiast mają u siebie rachunki otworzone i zwyczajnie mówią: słuchajcie, bank z Polski wysyła nam 100 euro, które trzeba przesłać dalej, więc odejmijcie z naszego rachunku te 100 euro i po prostu prześlijcie dalej do kolejnego banku. I na przykład taki bank z Dubaju ma przykładowo otworzony rachunek, powiedzmy sobie, nie wiem, w banku w Singapurze, czyli znowu mamy bank B z Singapuru i ci znów mówią: słuchajcie, mamy takie i takie zlecenie, 100 euro potrzeba przesłać do banku w Chinach. I znów taka transakcja jest możliwa, ponieważ no, mają te dwa banki u siebie rachunki, prawda? Więc po prostu mówią: odpiszcie od nas 100 euro i je wyślijcie do kolejnego banku. I w tym wypadku ten bank z Singapuru ma przykładowo już otwarty rachunek w tym banku docelowym, banku C w Chinach, u docelowej firmy, docelowego klienta, u docelowego odbiorcy tego transferu, tego przelewu. I okej, oni przesyłają te 100 euro, 100 dolarów, nie ma znaczenia, do tego banku. I znów taka transakcja jest możliwa, ponieważ, tak jak wspomniałem, mają u siebie rachunek. I teraz z tego powodu te transakcje są po pierwsze wolne, ponieważ widzicie, to jest kwestia raz, że kilku krajów, każdy kraj znajduje się w innej strefie czasowej, prawda? I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, no właśnie, chodzi o tą ilość. I trzecia kwestia to jest koszt. Jest bardzo wysoki i właśnie zależy on od ilości tych pośredników. No ponieważ na przykład tu wysyłamy te 100 euro, tutaj tak naprawdę jest 99 i te przesyłają te 99 dalej, biorą sobie działkę z tego i w takim razie ten bank w Dubaju znowu ma ok 98 i tylko przesyła te 98, bo sobie znowu swoją działkę za przekazanie tej transakcji uszknęli i tak naprawdę na sam koniec, powiedzmy, dociera do nas, nie wiem, 90 dolarów, 90 euro z całego tego łańcuszka, nazwijmy to. I właśnie dlatego między innymi kryptowaluty stały się tak popularne, ponieważ są bardzo szybkie, nie potrzeba tak dużej ilości pośredników, ponieważ wszystko dzieje się na jednym blockchainie. No i również chodzi o koszty transakcji. W porównaniu z tym rozwiązaniem są one bardzo, bardzo niskie. I tu właśnie wkracza projekt Icebreaker, który znów działałby jako centralny hub, który umożliwiałby szybkie i tanie transfery, ponieważ wyeliminowałby pośredników. A schemat wyglądałby następująco. W momencie, gdy zlecamy przelew z naszego banku, transakcja idzie przez nasz bank centralny, na przykład NBP w tym wypadku, który ma rachunek w hubie Icebreaker, który w rzeczywistości najprawdopodobniej jest IMF-em, czyli Międzynarodowym Funduszem Walutowym, ale to oczywiście na marginesie, i tam z rachunku NBP środki są przekazywane do banku centralnego naszego odbiorcy i stamtąd środki idą bezpośrednio do jego rachunku. Więc jest tanio? No jest. Jest szybko? Też jest. Natomiast czy to najlepsze rozwiązanie? No tutaj oczywiście każdy pewnie ma swoją opinię, ale według mnie wszystko, co skupia władzę czy też kontrolę w jednym podmiocie, nie jest dobrym rozwiązaniem. Możemy się śmiać, że to wszystko trochę teorie spiskowe i tak dalej, ale wystarczy sobie przypomnieć, co się działo kilka lat temu i choćby zerknąć na przykład Kanady i protestu kierowców ciężarówek. No ale okej, kończąc już materiał, wrzućmy jakiś pozytywny akcent, czyli sytuację z Nigerii i nie, można powiedzieć, no nieudaną próbę wprowadzenia Enairy tamtejszej. Pomimo wdrożenia cyfrowej waluty nigeryjskiego banku centralnego, jedynie 0,8% obywateli posiadających tradycyjne konta bankowe założyło portfel elektroniczny Enairy. I to po delegalizacji starych pieniędzy od 31 stycznia 2023 roku, wprowadzeniu nowych banknotów, nałożeniu limitów na wypłaty z bankomatów,
coś, co sami właśnie doświadczamy, i dodaniu potężnych prowizji do tych transakcji, czego skutkiem jest zwyczajnie odcięcie wielu ludzi od dostępu do pieniędzy, a nie zwiększenie ilości użytkowników nowej cyfrowej waluty. Więc widać, że społeczeństwo ma wielkie opory i woli właśnie nie mieć pieniędzy niż pieniądze tam kontrolowane przez rząd. No, wtopa jest na tyle spora, że rząd rozważa zmiany w konstrukcji Enajry i ponowny start jej dystrybucji. Więc widać, że jest możliwość, aby z tym walczyć, choć myślę, że w słabiej rozwiniętej Nigerii jest to łatwiejsze niż choćby u nas w kraju, gdzie będąc odciętym od środków zwyczajnie możemy się pogrążyć. I tym optymistycznym akcentem kończę ten materiał. Oczywiście zachęcam Was do obejrzenia innych naszych produkcji, które m.in. wyświetlają Wam się na ekranie. Jeśli interesujecie się tematyką inwestowania czy tradingu, na pewno znajdziecie coś dla siebie. To tyle ode mnie, dzięki wielkie i do następnego.